Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam. I przed kapłaństwem w proch padam, i przed kapłaństwem klękam. Te słowa pisał ksiądz Jan Twardowski, zdumiewając się tajemnicą powołania. Dziś my klękamy przed kapłaństwem, który jako dar otrzymał świętej pamięci ksiądz Infułat Bogdan Dziwosz. Klękamy i dziękujemy najlepszemu Ojcu w niebie za to, że ksiądz Infułat przyjął ten dar i całym swoim życiem wiernie starał się realizować kapłańską misję, idąc za Chrystusem, dobrym pasterzem. Boża opatrzność wyznaczyła świętej pamięci księdzu Infułatowi wspólnotę parafii Matki Boskiej Zwycięskiej, by tu przez prawie połowę swego kapłańskiego życia był pasterzem tej cząstki ludzkiego kościoła i kustoszem sanktuarium. Tu pozostanie w sercach pamięci tych, którym głosił Słowo Boże, karmił chlebem eucharystycznym, przez chrzest święty włączał do społeczności Kościoła, udzielał łaski Bożego Miłosierdzia, błogosławił tych, którzy zapragnęli złączyć się z sakramentalnym węzłem małżeńskim. Nie zapomnijmy Jego wspaniałego głosu, muzycznego talentu i pieczołowitości w sprawowaniu świętej liturgii. Otaczał troską tę świątynię i był bardzo szczęśliwy, że mógł w niej umieścić ten wyjątkowy znak łączności z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, Matkę Bożą Watykańską, tak bardzo przez niego umiłowaną. Te słowa wdzięczności wypowiadam, żegnając świętej pamięci księdza Infułata w imieniu jego rodziny i całej wspólnoty parafii Matki Boskiej Zwycięskiej, której ofiarował tak wiele swego serca, troski i życia. Dziękujemy za to wszystko, księże Infułacie. Pragnę także najserdeczniej podziękować w imieniu krewnych księdza Infułata, naszej parafii oraz wszystkich tu zgromadzonych księdzu arcybiskupowi Władysławowi Ziółkowi, metropolicie łódzkiemu, za jakże wymowną obecność, złożoną ofiarę przyświętej i wygłoszone słowo, tak niezwykle ukazujące postać świętej pamięci księdza Infułata. Niech serdeczne podziękowanie zechcą przyjąć także ksiądz arcybiskup Juliusz Bec z Poznania, ksiądz biskup Adam Belba i ksiądz biskup Ireneusz Lękarski, ksiądz prałat Krzysztof Nykiel z Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, księża pracujący w kurii metropolitalnej na czele z księdzem kanclerzem prałatem Andrzejem Dąbrowskim, przełożeni i profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego z księdzem rektorem Januszem Lewandowiczem na czele. Wszyscy kapłani, którzy przybyli na tę mszę świętą, której polecamy miłosiernemu Bogu naszego brata, świętej pamięci księdza Infułata Bogdana. Dziękuję wszystkim siostrom zakonnym z różnych zgromadzeń, alumnom naszego seminarium, asyście parafialnej, innym grupom z parafii Matki Boskiej Zwycięskiej oraz wszystkim, którzy z potrzeby serca przybyli, aby uczestniczyć w tej ostatniej ziemskiej drodze świętej pamięci księdza Infułata Bogdana Dziwosza i towarzyszyć mu swoją modlitwą. Serdeczne podziękowanie za przygotowanie dzisiejszej uroczystości kieruję także pod adresem księdza prałata Jana Wolskiego, wykonawcy testamentu księdza Infułata, księdza rektora Janusza Lewandowicza, księdza prałata Jerzego Kuleszy, księdza kanonika Zbigniewa Tracza, księdza kanonika Grzegorza Kolytowskiego i wszystkich, którzy przyczynili się do przygotowania dzisiejszej uroczystości.
Słowo szczególnego podziękowania i wdzięczności pragnę skierować pod adresem osób, które w czasie choroby księdza Infuata z oddaniem i troską opiekowały się nimi. Niech to gorące podziękowanie zechcą przyjąć. Pani Iwona Zwierzyńska, pani Emilia Wasilewska, pani Maria Stolarek, pan Czesław Zaborski. Za fachową opiekę medyczną proszę o przyjęcie podziękowań pana doktora Andrzeja Makułę wraz z małżonką Beatą za opiekę i przyjaźń, pana doktora Marka Sycha, panią Elżbietę Krysiak za pielęgniarską pomoc, a także pana Adama za trud rehabilitacji. Proszę także o przyjęcie podziękowania w tym miejscu księdza Roberta Aluta, dyrektora domu księży emerytów. Na ręce księdza rektora Janusza Lewandowicza kierujemy szczególnie serdeczne podziękowania za wielomiesięczną troskę nad świętej pamięci księdzem Infuatem, zwłaszcza za nocne dyżury alumnów przy chorym, za samarytańskie niesienie pomocy przez siostry zakonne na ręce matki Ernesty, przełożonej. Składamy najserdeczniejsze podziękowanie siostrom karmelitankom pracującym w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, a także siostrom służebniczkom. Niech wyrazy wdzięczności przyjmą także pan Krzysztof Fit wraz z małżonką. W Archikatedrze Łódzkiej od 15 maja o godzinie 10 będą sprawowane przez święte gregoriańskie intencji świętej pamięci księdza Infuata, a w naszej świątyni 26 marca w poniedziałek o godzinie 17 również będzie odprawiona msza święta zaopiona przez wspólnotę trzeciego zakonu franciszkańskiego. Także w domu księży emerytów 26, 27 i 28 marca bieżącego roku prześwięte będą odprawione o godzinie 7.30.